Siemaneczku, tutaj Wente i zapraszam was do 6 odcinka z serii Twierdza HD. Dzisiaj zagramy sobie w misję pod tytułem Propozycja Szczura. Przeklęty głupcze! Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego? Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, tak. Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurowi. Tymczasem do szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary. Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo. Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo. Tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser Długorękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Depus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie, jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego hrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser Długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowór w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie i w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. Okej, poziom trudności oczywiście bardzo trudny. No i zaczynamy. Duke de Puz pragnie spotkać się z nami. To pułapka! Ser Długoręka miał rację. Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie Duke'a de Puza. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. Teraz tak naprawdę rozpoczynamy misję. Mamy tu czas przed ostatnią bitwą, także będzie trzeba się przygotować tutaj na właśnie ataki wroga. Strategia: ulokuj swoją siedzibę w pobliżu złóż kamienia na południowym zachodzie, a następnie uruchom tam kamieniołomy i zbuduj umocnienia. Jak najszybciej rozpocznij produkcję broni. Blanki na murach będą stanowić dodatkową ochronę dla twoich łuczników. Poza tym mamy tutaj kolejne pojęcia. I możemy zaczynać. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. No dobrze, tak więc zamek ulokujemy sobie gdzieś w tym miejscu. Sobie od razu tutaj zmniejszyłem prędkość gry. Wybierz miejsce na spichlerz. Spichlerz ulokujemy gdzieś tutaj. I teraz tak. Troszkę przyspieszymy. Robimy na sam początek oczywiście chaty drwali. Nie można w tutaj tym miejscu z 3
Lorda wysyłamy na niedźwiedzia. Tutaj również jakieś chaty sobie robimy. Oprócz tego robimy z kilka chat. Oprócz tego robimy od razu chaty myśliwskie. Z kilka chat myśliwskich się przyda. I rozpoczynamy tak naprawdę teraz budowę farm, które myślę, że rozpocznę, jak tu mamy skład zapasów, to znaczy się nasz spichlerz, to będziemy mieli gdzieś w tym miejscu możemy budować już farmy. Potrzebujemy więcej drewna. Okej, drewno będziemy potrzebowali. Jeszcze zużyjemy tutaj kamień, który zużyjemy sobie w taki sposób, robiąc tutaj właśnie taki szybki mur. Prowadzimy go w linii prostej. No może tu na końcu jakoś się odgrodzimy inaczej, ale fajnie nam się udało. Będziemy musieli szybko tutaj zrobić koszary teraz. Już jak widać teraz nie mamy tutaj właśnie koszarów, za które płaciliśmy tutaj drewnem, teraz surowcem tutaj jest kamień. A zbrojownia tak jak była, tak jest, cały czas zużywamy do niego drewno, mimo że jest to budynek cały z kamienia, jak możemy tak na niego spojrzeć. Zbrojownię oczywiście zbudujemy gdzieś w tym miejscu i mogę tak naprawdę jeszcze troszkę zwolnić grę na szybko i zrobimy sobie takie coś. I szybko wyburzamy i skład zapasów robimy w tym oto miejscu, gdzieś w takiej odległości. Mogę już sobie przyspieszyć na spokojnie. I tak powinno być dobrze. Okej. No niestety straciliśmy trochę jednostek drewna. Mamy tu już przygotowane nieco łuków. To sobie od razu je tutaj powykupię. To znaczy się armię tutaj zatrudnię. I tak naprawdę to jest taka początkowa tutaj armia nasza. Miejmy nadzieję, że przetrwa chociaż pierwszą bitwę. Ale najlepiej by było jak najszybciej tutaj się rozwinąć, także czekamy tutaj na pierwsze dostawy drewna, ponieważ potrzebujemy tutaj tak naprawdę warsztat łuczniczy, na który potrzeba tutaj jeszcze troszkę drewna. Oprócz tego zrobiłbym może jeszcze więcej jednak tych chat drwali. Niech troszkę szybciej właśnie ścinają to drzewo, bo to jest bardzo ważne akurat teraz, żeby się szybko tutaj rozwinąć. Poza tym będziemy budowali kamieniołom gdzieś w tym miejscu, który można już teraz nawet zrobić. Do wszystkiego potrzeba drewna oczywiście. Jeden wół. I tak na razie niech będzie. Okej, drewno cały czas teraz przybywa. To robimy od razu tutaj produkcję łuków. Gdzieś tutaj. Z jeden warsztat jak na razie niech będzie. Robimy teraz jeden młyn. Piekarnię jakąś gdzieś w tym miejscu z dwie. No czekamy teraz na drewno oczywiście. Dobra. Dwie piekarnie.
I przede wszystkim więcej farmy pszenicy potrzebujemy. To zbudujemy sobie z kilka. Poczekajmy tylko na pierwsze dostawy drewna, dobra. I tak naprawdę możemy teraz zrobić tutaj jeszcze jeden warsztat łuczniczy. I niedługo będziemy tutaj musieli szybko ściągać podatki, bo jakoś trzeba tutaj się zabezpieczyć, a czas przed bitwą mamy, no niby mamy dużo czasu, ale wiadomo jak to później będzie wyglądało. Ten czas jednak będzie się nie zmniejszał, dlatego wybuduję sobie jeszcze kilka piekarni jak najszybciej. Mamy tak naprawdę teraz zrobić jak najwięcej jedzenia, ile możemy, żeby właśnie później wszystko fajnie tutaj nam prosperowało i może żeby można było ściągać te podatki jak najszybciej. Dobra. Myślę, że możemy już jakieś stan skarbca bez zmian, nieco, no jakieś mniejsze podatki tutaj ściągać z naszych podwładnych, żeby już było na pierwszych łuczników. No ładnie tutaj wszystko dochodzi. Ja bym zrobił już teraz przy okazji, jak zarobimy już jakieś, zrobimy teraz tak jeden domek jeszcze. Robimy przede wszystkim więcej farm. Jedna, dwie, trzy farmy. Do tego robimy jeden warsztat łuczniczy oraz budujemy młyn. Nie można tutaj tego zbudować, panie. No i z tego co zostaje z drewna budujemy piekarnię. Dwie. I tyle na razie niech zostanie. To już wszystko nam tutaj prosperuje nie bardzo dobrze. Potrzeba nam nowych rekrutów. I teraz dokupujemy po prostu. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Czekamy na rozkaz. Tak? Wyruszamy. Dokładnie w ten sposób zbieramy sobie łuczników. Ja bym sobie teraz troszkę szybkość gry jednak spowolnił, ponieważ musimy sobie teraz wykombinować nieco mur. Jak będzie tutaj szedł. Mi wydaje mi się, że taki oto sposób będziemy fajnie tutaj chronieni jednak. Można by było tutaj nieco zrobić. Tak więc tak, mamy tutaj trzy znaki, z których wojska szczura mogą tutaj do nas dojść. Stąd, stąd oraz stąd. Zobaczymy jak to pójdzie tutaj w praniu już. Skąd będą nas atakować. Potrzeba nam nowych rekrutów, w gotowości. Okej. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Dobra, dajemy już większe podatki. Och, trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? I robimy od razu jeszcze jedną chatę. I teraz czekamy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. W ten sposób będzie ci służył. Robimy to tak. Zrobiłbym teraz jeszcze więcej warsztatów łuczniczych. Tutaj jeden oraz tu. Za mało złota, mój pan. A złota nie mamy. No dobra, poczekamy na. Wojska szczura atakują. Dobra, zrekrutujemy jeszcze dwóch łuczników i skąd oni atakują? Stąd. Dobra, bo miejmy nadzieję, że nam się uda. Jakieś polecenia? Ile łuczników? 19. Miejmy nadzieję, że się uda. Zobaczmy. No niestety tutaj wybili troszkę naszych myśliwych. Gdzie oni idą? Oni specjalnie szli po tamtego jednego myśliwego i sobie się oddalili. Dziwnie.
Dobra, ja zrobię od razu tutaj teraz, jak mogę, z 3 takie warsztaty. Już tam zmierzamy. Kolejnych łuczników sobie na bramę wezmę. No i czekamy na kolejne ataki. A oni tutaj idą teraz z tymi. Katapultami. Zobaczymy, jak to im tu wyjdzie. Na szczęście udało nam się. Okej, ja bym zrobił teraz, jak już jesteśmy na takiej dobrej pozycji i tak jak mówiłem, jedzenie mamy pod dostatkiem, robimy jak najwięcej tutaj teraz właśnie warsztatów hutniczych, aby jednak ta produkcja łuków była na bardzo dobrym poziomie. Teraz budujemy kolejną dobudowę do murku. Zrobimy sobie może jakieś schodki, bo czemu nie, po dwóch stronach. Ja bym jeszcze sobie może poszerzył ten mur. Wojska szczura atakują. O, wojska szczura już atakują. Robimy kolejne zapasy armii, kolejnych łuczników, którzy tutaj już nas strzeżą. Już prawie 30 łuczników nas będzie tutaj strzec. Na mury wszyscy. I zobaczymy, znowu z tej strony nas atakują, a z tu nie, dobra. Czekamy na rozkaz. Ruszamy natychmiast. No i bardzo fajnie nam się to tutaj jednak udało. Teraz tutaj niestety. Łucznicy w gotowości. Niestety ci łucznicy nas atakują, którzy. Do których nie mamy tutaj dostępu. A dobra, jednak wychodzą. No bo za tymi kamieniami, jak się tutaj ukryli, to niestety nie ma do nich dostępu, żeby ich jakoś fajnie tutaj zaatakować. Ja sobie tutaj zrekrutuję kolejnych łuczników, którzy będą czekali może tutaj, z tej strony. A w sumie mogę ich dać również tutaj w grupie siła. Jakieś polecenia? Kolejne katapulty tutaj idą. Mieszkańcy położonych dalej wiosek, gdzie oddział wojska szczura, który zmierzał w tę stronę. Oddział wojsk szczura. Dobra. Czekamy na rozkaz. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Dobra, udało nam się. Za chwilę będzie jeszcze jeden atak, tak więc szybko się tutaj przygotujmy. Wydajmy kamień, co mamy. Poszerzmy trochę, jak możemy, mur. I czekajmy na kolejny atak. Wojska szczura atakują. No i atakuje znowu. Ruszamy na tych. Z której strony tym razem? Znowu z tej samej. I tak naprawdę czekamy na kolejne łuki. Trzeba nam bronić. Czy to jest już ostatni atak? Zapasy. Nie, to nie jest ostatni atak. Bardzo dużo ich jest teraz. Miejmy nadzieję, że 40 łuczników tutaj zwycięży z taką dużą armią, która tutaj jest. Dobra, bardzo fajnie tutaj nam to idzie. Jak znowu łucznicy tam się schowali za tym, za tą górką i nie można ich trafić. Miejmy nadzieję, że później się oczywiście jakoś stamtąd ruszą, żeby można było ich właśnie trafić. Dobra, już tutaj znaleźli ich. No ale nie do końca. Wybijają moich, no.
Niestety, tak to nie działa. Żeby tak się schować za tą górką. Na dobrej pozycji są po prostu. Wiadomość od szczura. Oto ja, mocarny Repus, twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Oczywiście. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Dobudujemy kolejne warsztaty. Obrońcy zamku trzymali się cienko. Jeszcze jeden dom. I tak naprawdę mogę już tutaj zmniejszyć podatki, racy na normalne. Wojska szczura atakują. Czekamy na rozkaz. I teraz jeszcze, jak mogę, jak zdążę, to zrobiłbym jeszcze tutaj w taki sposób, bym sobie poszerzył, ponieważ oni cały czas atakują z tej strony. I znowu atakują z tej strony. Na mury wszyscy. No i czekamy. Zobaczymy, jak się to potoczy tutaj. Miejmy nadzieję, że zwyciężymy. Teraz jest tu już naprawdę duża grupa łuczników, duża grupa tych drabiniarzy oraz kolejna grupa włóczników, dużo katapult. No miejmy nadzieję, że wygramy. A na szczęście oni tutaj idą gęsiego i łatwo ich tutaj zestrzelić. Wykupimy sobie kolejnych łuczników i wszyscy na mury. Teraz znowu dwóch łuczników się schowało tutaj za górką. No i katapulty idą. Ja może sobie jednego akurat łucznika jeszcze do nich na górę dokupię. Odparliśmy ataki wroga. No i się udało. Wiadomość od szczura. Och, a to ci kłopot. I och, znowu przegrałem. Jesteśmy zwycięzcami. Znowu to samo. To niewiarygodne, ale tracę hrabstwo za hrabstwem. Jeszcze chwila i będę zupełnie zgubiony. Chyba powinienem pojechać na tyły i sprowadzić posiłki. Co? Pojechać na tyły? Czyż nie będzie prościej sprowadzić wojska przez posłańca? Ależ skąd? Nie masz się zresztą czym martwić. Wrócę, zanim zdążysz się zorientować. Do zobaczenia, mój zaufany przyjacielu. Do zobaczenia. Kolejne ziemie szczura zostały podbite, jak widzimy. Teraz będziemy znowu na ziemiach neutralnych. To by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!